A teraz będziemy liczyć dalej, więc tak. Przyczynek od takiego pojedynczego elementu powierzchni do pola elektrycznego, do tej składowej pionowej, która już wiemy, że jako jedyna ma znaczenie, to jest tak. Stała proporcjonalności K razy gęstość ładunku sigma razy element powierzchni, który sobie pokazaliśmy, że jest równy. Oczywiście tutaj to rho będzie tutaj, a kąt fi biegnie tak naokoło. Tak, rho razy d fi. Wszystko przez r kwadrat, a r twierdzenia Pitagorasa. Tutaj widzimy, tutaj mamy kąt prosty, tak, a tutaj mamy r do kwadratu, czyli h do kwadratu plus rho do kwadratu. I to wszystko jeszcze razy kosinus tego kąta teta, kosinus teta, tak, ale teta jest też tutaj. Tutaj też jest teta, tu są kąty wierzchołkowe, tak, te dwa tutaj mamy kąty wierzchołkowe. Wobec tego możemy kosinus teta wyrazić też przez boki tego trójkąta. I jak on się będzie wyrażał? No, aż tutaj jest teta, no to kosinus to będzie przyległa przyprostokątna przez przeciwprostokątną, czyli h przez r, a r to jest to, czyli tutaj ten kosinus się wyraża przez h podzielone przez pierwiastek z h kwadrat plus rho kwadrat. I teraz ostatecznie nasze pole elektryczne, jego wartość w kierunku prostopadłym, to będzie całka z tego wszystkiego, podwójna po całej powierzchni. Odsuwam to trochę, żeby mieć trochę więcej miejsca. Po całej powierzchni, czyli tak, po pierwsze, po promieniach rho, od zera do nieskończoności, a po drugie po kątach fi, tutaj naokoło, od zera do 2π. To teraz już zostało nam tylko liczenie. Tak, pole elektryczne składowa prostopadła, to będzie tak, od zera do nieskończoności po promieniach dρ, wszystko co możemy wyciągnąć przed nawias, co nie zależy od kąta fi, to będzie tak, stała proporcjonalności, gęstość ładunku, tutaj rho razy h przez tutaj ten pierwiastek razy jeszcze takie wyrażenie, czyli tutaj jak się to wymnoży, to będziemy mieć taki czynnik do potęgi 3 drugie, no bo tu do potęgi pierwszej, a tutaj do potęgi 1 druga. Tak? A pod całką z fi zostaje nam tylko ten czynnik d fi. Czyli no to jest bardzo prosta całka, coś takiego jest równe po prostu 2π. Tak, więc teraz możemy liczyć dalej. 2π, stała k, gęstość ładunku sigma, h tutaj też jest stałą, to jest parametrem, bo liczymy dla danego h, a tutaj pozostaje nam taka całka od zera do nieskończoności z rho d rho przez h kwadrat plus rho kwadrat do potęgi 3 drugie. Dobrze, ile to się równa? No tutaj znajomość rachunku całkowego oraz pewnych trików stosowanych w tym rachunku bardzo Ci się przyda. Otóż pewnie zauważasz tutaj, że warto zrobić podstawienie takie, że to h kwadrat plus rho kwadrat to jest jakaś nowa zmienna, nazwijmy ją sobie u. Tak? Jak zróżniczkujemy obie strony tego, to po tej stronie będziemy mieć różniczka h kwadrat plus rho kwadrat, to jest, no h jest stałą, więc tutaj pozostaje tylko dla tego składnika, czyli mamy 2 rho d rho, a tutaj mamy różniczkę tej nowej zmiennej u. Oprócz tego, jeśli rho się zmienia od zera do nieskończoności, to nasze u się zmienia od czego? Jeśli tutaj wstawimy rho równe 0, to tu mamy h kwadrat, więc u się zmienia od h kwadrat, no i też do nieskończoności, prawda? O, więc możemy teraz wykorzystać to podstawienie i mamy tak, 2 pi k sigma razy h, a tutaj całka od h kwadrat do nieskończoności. Rho d rho to jest 1 druga du, czyli tutaj mamy 1 drugą du przez u do 3 drugich. A jak mam nadzieję pamiętasz taki wzór, że całka z u do potęgi jakiejś tam n tej po du to jest dla n różnego od minus 1 coś bardzo prostego. Tutaj taka całka nieoznaczona, to będzie po prostu u do potęgi podniesionej tutaj o 1 i podzielone przez to, co mamy tu w wykładniku. Dobrze, wykorzystajmy to. Tak, czyli to będzie tak 2π stała k, gęstość ładunku razy wysokość. Aha, no tutaj dwójka z tą jedną drugą nam się znosi, czyli tego już nie będzie. Za to tutaj rolę n przyjmuje nam wartość minus 3 drugie. Dla n równego minus 3 drugie będziemy mieć tak, u do minus 1 druga podzielone przez minus 1 druga. Czyli minus 2 u do
minus 1 drugiej. Dobrze, czyli tutaj będzie minus 2 u do minus 1 drugiej, gdzie u się zmienia od h kwadrat do nieskończoności. I co to będzie? Tutaj, jeśli za u wstawimy nieskończoność, to to będzie 0, bo mamy do minus 1 drugiej, czyli 1 przez pierwiastek z u, więc pierwiastek z nieskończoności i tutaj dzielimy 1 przez to, czyli wychodzi 0. Od tego wyniku musimy odjąć jeszcze to, co wyjdzie, jak wstawimy h. Tak, będzie minus 2 razy 1 przez pierwiastek z h kwadrat. O, ten minus z minusem się zniesie. I ostatecznie mamy 2 pi razy stała proporcjonalności k razy gęstość ładunku, a tutaj h podzielone przez pierwiastek z h kwadrat, czyli też h. Te dwie rzeczy się skracają i ostatecznie wychodzi nam bardzo prosty wynik, niezależny w ogóle od położenia, a więc ostatecznie nasze pole elektryczne można zapisać jako 2 pi k razy sigma razy wektorek jednostkowy w kierunku osi z. Czyli z naszych obliczeń wynika, że rzeczywiście jak weźmiemy taki kondensator płaski, to tutaj oczywiście daleko od brzegów, no bo na brzegach wiadomo, będzie się działo coś innego, ale tutaj we wnętrzu, daleko od tych brzegów, gdzie możemy traktować te płytki jak nieskończone płaszczyzny, rzeczywiście pole elektryczne będzie stałe. No bo dlaczego? Od tej płaszczyzny będzie stałe i od tej też. Jeśli tu są jakieś ładunki Q na przykład i minus Q, to po prostu od każdej z nich będzie stałe pole i jak dodamy jedno do drugiego, to nam wciąż wyjdzie wynik niezależny od położenia, tak jak wyszło tutaj. Mam nadzieję, że udało Ci się prześledzić cały tok rozumowania i wszystkie obliczenia i że filmik był dla Ciebie ciekawy.